Cześć, ja nazywam się Artur Szafran, firma Szafran Inwestycje. W tym odcinku chciałbym pokazać Ci kolejny przykład udanej inwestycji niedużego kapitału w motoryzację klasyczną w youngtimery, a konkretnie w ten właśnie egzemplarz, czyli Ładę 2102. Jest to rocznik 85, czyli ostatni rok produkcji tego modelu. Jak widzisz, samochód jest w stanie kolekcjonerskim, a przede wszystkim jest on utrzymany w pełnym oryginale. Dla mniej wtajemniczonych oznacza to mniej więcej tyle, że od momentu wyprodukowania do dzisiaj przy tym samochodzie nie było robionych żadnych napraw blacharsko-lakierniczych, nie było przeprowadzanych żadnych remontów. Wnętrze tutaj też jest 100% oryginalne. I tutaj od razu moja mała rada: jeśli kiedyś będziesz szukał youngtimera, jeśli będziesz chciał zainwestować w ten sposób pieniądze, to właśnie szukaj zawsze takich samochodów z minimalnym przebiegiem, w pełnym oryginale. Takie auta na pewno są dużo droższe od jakichś pozostałych konkurencyjnych ofert, ale to po prostu zaprocentuje, kiedy będziesz sprzedawać ten samochód, kiedy będziesz chciał spieniężyć tę inwestycję, wtedy na pewno szybko znajdziesz klienta na takie auto, a przede wszystkim zapłaci Ci on tyle, ile Ty będziesz za ten samochód chcieć, bo takich ofert jest po prostu niewiele. Także szukaj zawsze oryginału w idealnym stanie, to jest moja rada na początek. Co do tego konkretnego egzemplarza, do tej konkretnej inwestycji, auto było kupione 5 lat temu za 9000 zł. No i właśnie wtedy wydawało się to trochę dużo za taki samochód, można było kupić coś do poprawek, coś do zrobienia dużo, dużo taniej. Ale uwierz mi, że jeśli chcielibyśmy go doprowadzić do takiego stanu jak ten samochód, to finalnie na pewno te oferty kosztowałyby więcej nawet niż ten, a i tak nie byłyby oryginałami, co z punktu widzenia kolekcjonera też obniżyłoby ich wartość. Także ten samochód był kupiony za 9000 zł, wtedy 5 lat temu, a dzisiaj jestem w stanie bez problemu na ten samochód znaleźć klienta za 20000 zł, może nawet trochę więcej, wszystko zależy od tego, jak szybko chcielibyśmy spieniężyć taką inwestycję. Ale już przyjmijmy tą wartość na poziomie 20000 zł, także tutaj nie trudno policzyć, zysk, dochód pasywny wychodzi Ci 11000. Trzeba uwzględnić oczywiście takie koszty jak ubezpieczenie czy koszty garażowania, jeśli nie posiadasz swojego garażu i musiałbyś coś wynająć. Ale i tak zostaje Ci całkiem niezła kasa, całkiem niezły zysk. Żaden bank, żadna lokata nie da Ci zysku na poziomie 100%. Także jeśli masz jakieś nadwyżki, jeśli chciałbyś zainwestować i tutaj mnożyć swój kapitał, to jak najbardziej zachęcam Cię, przyglądnij się po prostu tym inwestycjom w youngtimery. Jeśli masz coś na oku, potrzebujesz jakiejś rady a propos zakupu, to zadzwoń do mnie, napisz, chętnie Ci doradzę i razem zadbamy o to, żeby zakup był opłacalny pod kątem przyszłego zarobku. Jeśli podoba Ci się ten materiał, jeśli interesują Cię te treści, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a ja pokażę Ci więcej takich przykładów, pokażę też nieudane inwestycje, nieudane zakupy, tak żebyś miał porównanie i żebyś mógł uczyć się na cudzych błędach. Dziękuję Ci za oglądanie i pozdrawiam serdecznie.